źródłem energii to będzie wodór. No i no to będzie dopiero. Ale, to nie, ale nie większe to zagrożenie jest, większe zagrożenie, że zatruwamy. To jest najważniejsze, no. Że zanieczyszcza się wodę. Że czystej wody, zdrowej wody nie będzie. Jak będzie, to będzie bardzo mało, będzie więcej kosztować jak złoto, prawda? A to, że tą ziemię, że ziemię, jak pan mówi, to ropa się skończy, zaczną szukać źródeł energetycznych, no to już wodór, a dopiero będzie, kurda. A bo tak samo jak teraz zboża to też będą te ropy, nie ropy, to będą też z plonów, prawda, no, a pójdzie to drożej, bo trzeba będzie płacić więcej, a ludzie z głodu umierają, kurwa. Miejscami jest chleba za dużo, a miejscami jest, brakuje tego chleba, no i to właśnie, a wina czyja to jest wina? Czyja wina może być? Polityków, ci co sterują. A dlaczego? A kogo później nas winować, że my takich wybieramy? A nie chodzimy głosować, to robimy sobie właśnie to, że ci niewłaściwi idą na miejscach sterów kierować. To i to samo, jakbyś pan pilota, samolot jedzie, prawda, no i trzeba kapitana i pan wybierze niewłaściwego. No i wtedy co? Czyja to jest wina? Pana, że pan takiego wybrał. Trzeba zawsze wybierać kapitanów dobrych. A te partie to są właśnie to nic więcej jak kapitanowie tego okrętu pola polskiego. Ja bym chciał mrówkowic założyć, nie? Usuń mrówkowic, to dopiero będzie na świecie dobrze. A nie rekinis, tam jakieś tam, no to te partie, oni się nie chcą zgodzić, czy rekin, czy lew będzie się chciał zgodzić za mrówkę i pracować, prawda? A dostanie tyle, ile mu potrzeba. Tak. Tyle, ile mu potrzeba, tyle dostanie. No, ale ta mrówka ma zapewnione, dajmy na to, że ma zapewnione, prawda, że brodzi się, ma szkołę, ma pracę, ma starość i umiera. O. I jemu wtedy nic nie potrzeba. Prawda? A nie, ale wziąć lwa, lewinis, albo jakieś szakalis, albo hieni, sobie tak, to, a teraz to jest, oni rządzą, prawda? Nie, to tu zależy, kto tym ustrojem rządzi. No, wziąć nasze religie, to przecież też wykorzystują Boga. Wykorzystują Boga, w imię Boga, dla Boga, prawda? Bóg ma wszystko, Bogu nic nie potrzeba. Bóg mówi, żeby nie było głodnych, pociesz się, bo ty jesteś takim samym bratem, czy w Europie, czy w Azji, masz więcej, nie pal tego, nie niszcz tego, daj temu, co umiera, a nie do niego z bronią, z kapitanem, bombą albo czymś. To jest to właśnie, to trzeba jakoś to, ja nie wiem, no nie wiem, to jest mój punkt widzenia prostego człowieka, no, ale wziąć tych ci, co kierują, no to do nich. No i ja mam taki papierek lakmusowy, żeby sprawdzić tych polityków, no to wina, że my tak wybieramy, ale sprawdzić tych polityków, którzy idą do góry. Czy one idą w imię tego państwa, czy w imię tego statku, czy tylko swoją kabinę chcą wyzłocić, wytegować, a nie wiedząc o tym, że ten statek pójdzie na dno. Jeżeli jedna kabina będzie, dam jeszcze przykład gminy, że łańcuszek, dajmy na to na około 40, on też nic nie wart, jak on będzie, jeden będzie miał wytrzymałość przykładowo 200-300, a drugi będzie miał 30 czy 50, to ten łańcuszek jest do niczego. Bo obciążysz go, to on tak pęknie, kurde. A temu się wydaje, że siłą my będziemy. Nie, to trzeba tak bać, żeby te wszystkie ogniwka były mniej więcej jednakowe. Słońce wyszło, dyrygent podniósł ręce w górę i muzyka gra. No, dawaj. Jak to się mówi? No ten poczynak na ten, no nie wiem.
bierze harmonijce, na harmonijce pan gra, prawda? Coś, potem pan otwiera. Otwiera powoli, tak? Tam jest, tam jest. Otwiera i tu pan teraz ogłasza. Zobacz pan. Czary mary. Niech będą. Aha, co tam jest właśnie? Piórka chyba. Piórka. Jakieś drogocenne. Jedno piórko $1000. Już. Jedno piórko. Jak sezam, to sezam, tak, kurde. To... O co tu chodzi? Chodzi o to tylko, żeby nie zatruwać tej matki ziemi i koniec. Gdyby to zostało spełnione, prawda? To, nie zatruwać, nie wolno. Mhm. Nie brać przepych, prawda, dobrobyt, czy tam jak oni tyle tam nazywają, tylko że dobro życie matki w ziemi, no, a to się liczy my. To my mamy wpływ, prawda? My mamy. No co z tego, że my wykorzystujemy, przykładowo teraz, niech pan teraz zobaczy te wieże wiertnicze, ile to tej ropy idzie w tą wodę, prawda? Za to te meksykańskie. Tak. Tutaj robią przez Bałtyk będą teraz te rury. Tą rurę przeciągną. To wszystko. I wyciągają z ziemi ten XX wiek. XXI nie wiadomo jaki będzie. I to chcą to co tworzyło się na miliony, a może więcej miliardy lat, chcą to wydobyć i skonsumować. A jak idzie pięknie zrobić ten świat, jakby tak przeznaczyć już nie całe, ale 50% to co idzie na zło, a nazywam zło złem, nazywam bomby, czołgi, to co zabija ludzi, to jest zło, prawda? Zgodzi się pan. Tak, no zło w czystej postaci. No, ale mnie chodzi o to zło. Nie było takiego zła. Troszkę się cofnijmy, no to jakie to zło było? Łuki, na jeszcze, no łuki, maszunki to przed. Łuki, prawda? Później strzelby, karabiny, no a teraz to, nie wiem, atom i tak, a co my nie wiemy, to też to jeszcze nieujawnione jest i co? I będzie. A ja mówię to, żeby to przeznaczyli na dom. O. Rozumiem, że to dużo pieniędzy pochłania, tak? Na to, na produkcję tego zła. A żeby to te pieniądze przeznaczyć jakiś procent tylko na zagospodarować tą matkę ukochaną ziemię. Nie niszczyć, nie zatruwać, nie zaśmiecać, prawda? Tylko żeby jedno pokolenie zostawiło dla drugiego pokolenia lepsze niż dostali. O i to jest cała filozofia życia. I co to jest skarbczyk, prawda? Tak. Skarbczyk. Ten człowieczek siedzący. I on otwiera. Tak, i tutaj wydobywa się właśnie urządzenie. I co praktyczne, bardzo praktyczne. To, co pan nam opowiadał już. My to mamy. Zarejestrowane. Co pan o właściwościach tego urządzenia. Czerwone światełko, zielone światełko i żółte. No, coś bierze. Coś. Tak. No co może być? No ten towar na przykład. O, prawda? Zielony. O, proszę dwa po opakowania. Tak. Proszę dwa teraz opakowania. Ten towar, co to jest? Nie. Żółty. O, wie pan, ja przyjdę później, zobaczę jak nie będzie. To pogadamy. Tak, i tu towar z napisem miód. A tutaj czerwony, panie, do prokuratora pan mnie chce otruć. Ale raz. To trzeba spisać. No już, od spisać. Razu. Da. Pan tam patrzy, co jest napisane. Tak, już, no. Spisuje pan, i już jest. Sprawa załatwiona. Brawa, dziękuję bardzo. No świetnie, mamy to.